Mistrzostw Polski w tenisie stołowym Ostróda 2014. Za chwilę zapoznamy się z finalistami. W wielkim finale turnieju dla panów 26. młodzieżowych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym zagrają reprezentujący GLKS Nadarzy Michał Bańkocz. W parze z Michałem grać będzie zawodnik UKTS Alfa Radzeń Podlaski Marcin Sankowski. Trenerem Michała i Marcina jest pan Piotr Napiórkowski. Ich rywale w walce o złoto zawodnik Trefla Zamość Daniel Kisielewicz oraz reprezentujący KS Sygnał Lublin Paweł Koziel. Na ławce trenerskiej w narożniku Daniela i Pawła zasiądzie pan Piotr Kostrubiec. A sędziować wielki finał debla będą panowie Józef Mikulewicz i Bogdan Pruchnicki. Już za chwilę wielki finał debla panów w turnieju 26. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym Ostróda 2014. A my w tej chwili czekamy na rozpoczęcie trzeciego finałowego meczu Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Bańkocz Sankowski, myślę, że to zawodnicy, którzy sprawili największą niespodziankę w trakcie przebiegu tego turnieju deblowego. Pokonali parę Dias Culpa, a więc zawodników, którzy no, w tej chwili są postrzegani jako nasze nadzieje również w seniorskim tenisie stołowym i reprezentanci kraju. Według mnie to olbrzymi sukces Bańkosza i Sankowskiego. Para Kisielewicz-Kozieł w półfinale pokonali Nadolskiego i Wiśniewskiego Tomasza. A więc no myślę, spore niespodzianki tak naprawdę, ale to dobra gra tych zawodników spowodowała, że to oni dzisiaj znaleźli się w finale po drodze. Kisielewicz i Kozioł pokonali zawodników, których ja prowadziłem, a więc Koryckiego i Więcka. I tak naprawdę to nie dzięki szczęściu, ale dzięki swojej postawie, dobrej grze Kisielewicz i Kozioł zupełnie zasłużenie znajdują się w dzisiejszym finale. Zobaczymy, jaki będzie przebieg tego meczu, a więc spotykają się dwie najlepsze, powtarzam, najlepsze pary tych mistrzostw, a więc Kisielewicz i Kozioł, którzy pokonali Nadolskiego, Wiśniewskiego w półfinale i Sankowski i Bańkosz, którzy potrafili znaleźć skuteczne rozwiązania, aby wypchnąć z tego turnieju najsilniejszych, a więc Dyjasa i Kulpę. Jeszcze w tej chwili widzimy sędziowie losują, decydują o tym, kto jako pierwszy będzie podawał. Tak, myślę, że twarze w naszym środowisku, przede wszystkim Bańkosza i Sankowskiego, są bardziej znane aniżeli Kozioła i Kisielewicza, ale są to zawodnicy, którzy naprawdę stworzyli bardzo silny debel. Tak jak mówiłem wcześniej, prowadziłem parę Korycki i Więcek i też nie potrafiłem znaleźć rozwiązań, które doprowadziłyby do pokonania tego debla. Paweł Kozioł to zawodnik, który naprawdę dobrze radzi sobie w grze przy siatce i on tymi swoimi bardzo precyzyjnymi uderzeniami ustawia dalszy przebieg akcji i doprowadza do sytuacji, że jego partner Daniel Kisielewicz ma szansę na zagranie silnych uderzeń, przede wszystkim stroną forehandową, które potrafi robić na niezłym poziomie. Czekamy jeszcze
widzimy, zawodnicy przecierają nową piłkę. Ta nowa piłka ma na sobie trochę takiego pyłu, który powoduje, że zatrzymuje się mocno na stole. Zawodnicy nie lubią takiej sytuacji, w związku z tym starają się ją przygotować tak, aby znali dokładnie mniej więcej przebieg jej lotu. Zobaczymy, czy poznają go na tyle, aby wiedzieć dokładnie, które miejsca na stole i z jaką szybkością, rotacją, długością będą odgrywane piłki. Tak, i blisko rozpoczęcia pierwszego seta zapraszam wszystkich do obejrzenia tego finałowego meczu młodzieżowych mistrzostw Polski, podaje Michał Bańkosz. Jeden do zera dla pary Kisielewicz i Kozioł, aczkolwiek po błędzie Marcina Sankowskiego. No i była szansa na zdobycie dwupunktowej przewagi, ale nie trafia Daniel Kisielewicz. I 3 do 1, tak? Dobre akcje w wykonaniu Kisielewicza i Daniela i Pawła Kozioła, przepraszam. 4 do 1, tak? Myślę, że no tak niewiele osób spodziewało się, że ta para znajdzie się w finale i dzisiaj będzie walczyć o zwycięstwo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Natomiast myślę, że patrząc tylko na umiejętności tych zawodników, a nie na nazwiska, to jest to możliwe, uzasadnione. Przede wszystkim Paweł Kozioł posiada takie umiejętności, które w deblu są bardzo istotne. Przede wszystkim dobrze gra przy siatce, tak? Te uderzenia mniej widowiskowe, ale bardzo skuteczne. Przebicie krótkie, długie są w jego wykonaniu na bardzo dobrym poziomie. I 6 do 2 w tej chwili. Po dobrym odbiorze Michała Bańkosza spore problemy z kontynuacją ataku. Marcin Sankowski 2 do 6 podaje Michał Bańkosz. Tak, taka otwarta gra, kiedy będzie możliwość grania tylko i wyłącznie ataku w kontrataku, myślę, że zwiększa szanse właśnie Bańkosza i Sankowskiego. Tak, no podobna sytuacja, natomiast w tej chwili chyba zbyt mocno i zbyt szybko chciał zakończyć tą akcję Michał Bańkosz. Tak, kolejne bardzo precyzyjne oddanie krótko Pawła. Myślę, że to jest właśnie to uderzenie, które decyduje tak naprawdę o tym, że w dzisiejszym finale widzimy tą parę. Ja tutaj powiem, że na wysokim poziomie w tenisie stołowym, właśnie w grze deblowej, przede wszystkim decyduje umiejętność gry przy siatce. Nie silne uderzenia ataku, kontrataku, ale tak naprawdę te pierwsze uderzenia, odbiór, precyzyjne oddanie krótko, to są uderzenia decydujące o tym, czy ktoś jest dobrym deblistą, i w wykonaniu właśnie Pawła to są te uderzenia, które zdecydowały o tym, że ta para zupełnie zasłużenie gra w finale. Piękna akcja w tej chwili, 9 do 5, Kozioł Kisielewicz. Tak,
agresywnie i ze sporym ryzykiem Michał Bańkosz, ale chyba zdaje sobie właśnie sprawę z tego, że taki sposób grania jest dla nich skuteczniejszy. No, ze sporym szczęściem, ale już w tej chwili bardzo blisko wygrania pierwszego seta Kisielewicz i Kozieł. Myślę, że dla tych obu zawodników byłby to spory sukces. Widzimy, że mocno zmotywowani dążą do swojego sukcesu, ale tak jak powiedziałem, to nie jest przypadek, tak? I nic nie jest dziełem przypadku. Tak naprawdę dobrą grą wywalczyli sobie możliwość gry w finale, a zobaczymy, co będzie dalej. A przed nami drugi set finałowego meczu. Paweł Kozieł i Daniel Kisielewicz stają dzisiaj przed szansą zdobycia, moim zdaniem, pierwszego swojego tytułu Mistrzów Polski. No i znakomity atak Daniela Kisielewicza. Przypomnijmy, wygrali pierwszego seta, w tej chwili otworzyli prowadzenie. W tej chwili szczęśliwie, ale ktoś powiedział kiedyś, że szczęście sprzyja lepszym i myślę, że naprawdę z przebiegu gry zasłużenie też w tej chwili ta para zdobyła drugi punkt. Aczkolwiek nikt nie powiedział, że ich rywale oddadzą ten mecz łatwo. Michał Bańkosz jest znany z tego, że jest zawodnikiem bardzo walecznym i myślę, że będą szukali tutaj wspólnie z Marcinem Sadkowskim najskuteczniejszych rozwiązań, które mają doprowadzić do tego, że to jednak oni jako zwycięzcy odejdą po finałowym meczu. Niewykorzystana szansa w tej chwili Pawła, 3-2. Tym razem zdecydowanie lepiej, może nie bardzo mocno, ale bardzo precyzyjnie i nie poradził sobie z tą sytuacją Marcin Sankowski, 2-4, podaje Michał Bańkosz. Trzy do czterech, precyzyjne, można powiedzieć, chyba nawet bardzo precyzyjne oddanie krótko Marcina Sankowskiego. 4-4 w tej chwili. Tak, to jest dobre uderzenie. Niekoniecznie w tenisie stołowym trzeba grać mocno. Czasem wystarczy zagrać z dużą rotacją piłkę, która spada za końcową linią stołu, pod warunkiem, że przeciwnik znajduje się daleko z tyłu. 5-4. Kolejna dobra akcja i, że tak powiem, gotowi też w tej chwili na różne rozwiązania Michał Bańkosz i Marcin Sankowski. Tak, dobry kontratak Michała Bańkosza. Jak powiedziałem, w tej otwartej grze, jeśli będziemy widzieli taką otwartą grę, gdzie będzie dochodziło do wielu wymian, to skuteczniejsi mogą być Sankowski i Bańkosz. Natomiast jeśli gra będzie rozgrywała się
zwłaszcza początek tych akcji blisko siatki, to tutaj umiejętności Pawła mogą być decydujące. Oj, niewykorzystana w tej chwili szansa. Przybliża debel Sankowski i Bańkosz do wygrania drugiego seta i wyrównania stanu pojedynku na 1-1. Trochę szczęśliwie było po siatce, aczkolwiek rywale byli daleko z tyłu. Zobaczymy. Tak, agresywny odwrót. Myślę, że w takiej właśnie Sankowski i Bańkosz muszą dążyć do ograniczenia gry przy siatce. W tej długiej grze, w tych wymianach są zdecydowanie skuteczniejsi. I tylko 7-9 w tej chwili. Widzimy, że bardzo cieszą się zdobywania tego kolejnego punktu Kozioł i Kisielewicz. I ważny punkt w tej chwili. Ważna akcja, tak, ale nie udaje im się utrzymać pod presją rywali. Michał Bańkosz i Marcin Sankowski zdobywają 10. punkt i coraz bliżej wygrania drugiego seta. No, doskonały atak w tej chwili Pawła z półdługiej piłki. Może nie bardzo silny, ale w trudnej pozycji grany i dający 8. punkt parze Kisielewicz-Kozioł. Podaje Marcin Sankowski. Błąd serwisowy. Może trochę oświetlenie punktowe, a może trochę stres zdecydował o tym, że Marcin nie zagrał na stół. No, niesamowity przebieg tej akcji. Tutaj piłka kilka razy grana po taśmie. Jednak to Bańkosz i Sankowski wygrywają drugiego seta i utrzymują się w równej walce w finałowym pojedynku. No i czekają nas wielkie emocje w kolejnych setach. A przed nami trzeci set finałowego meczu Mistrzostw Polski, młodzieżowych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Gra deblowa mężczyzn. Marcin Sankowski, Michał Bańkosz i Daniel Kisielewicz, Paweł Kozieł. Powiedziałem, obie pary, może troszeczkę zaskoczeniem akurat dla wielu udział tych par w finale, ale myślę, że nie przypadkiem, a swoją grą zasłużyli na to, aby występować w dzisiejszym meczu. Kisielewicz i Kozioł pokonali finalny Dolskiego i Wiśniewskiego, natomiast Bańkosz i Sankowski najsilniejszą wydawało się parę tych mistrzów Dyjas i Kulpa. No,
nie spodziewał w tej chwili Paweł Kozioł tak długiego zagrania. 2-2, a więc bardzo zacięty, bardzo emocjonujący przebieg tego meczu. 3-2. Para Kisielewicz-Kozioł. A ja powiem szczerze, że chyba kibice tak naprawdę czekają na te gry, które tak naprawdę wzbudzają największe emocje, a więc gry indywidualne. I o tyle w singlu kobiet są zawodniczki, dla, to, że tak powiem, które są dla kibiców zgromadzonych w sali mniejszym wyzwaniem, o tyle w singlu mężczyzn mamy sytuację, kiedy dla gospodarzy Ostródy będzie grał Michał Korecki. Myślę, że to olbrzymi sukces tego zawodnika. Pokonał między innymi wczoraj w półfinale Konrada Kulpę. To myślę olbrzymia niespodzianka. No cóż, życzę jemu, aby w dzisiejszym meczu zagrał jak najlepiej. Kto wygra, zobaczymy. Oby to był bardzo ładny i emocjonujący finał. 6-3. W tej chwili znajdują właściwe rozwiązania Bańkosz i Sankowski na to, aby pokonać dobrze grającą parę deblową Kozioł i Kisielewicz. W tej chwili 4-6 podaje Daniel Kisielewicz. Przerwa. Widzimy, że zanim sędziowie zauważyli net, to lepszy wzrok Marcina Sankowskiego podpowiada, że akcja została, powinna być przerwana, bo piłka trafiła w taśmę. I 5-6. Bardzo emocjonujący przebieg tego meczu. No i jedna z niewielu sytuacji, kiedy właśnie w grze przy siatce myli się Paweł Kozioł. To jego tak naprawdę najsilniejsza strona i decydująca moim zdaniem też o tym, że właśnie ta para znajduje się w finałowym meczu dzisiejszego turnieju. Sporo szczęścia, ale szczęście też jest potrzebne i 7-6, Sankowski, Bańkosz. Dobry atak, dobry, bardzo szeroki atak w tej chwili Michała Bańkosza pozwala im na zdobycie 8 punktu. Jedna z takich standardowych sytuacji, kiedy zawodnik praworęczny atakuje mocno po przekątnej leworęcznego. Tak, agresywny odbiór Michała Bańkosza, natomiast radzi sobie w tej sytuacji Daniel Kisielewicz. I 7-8 podaje Paweł Kozioł. Doskonały kolejny atak i 8-8. Minimalnie nieprecyzyjnie w taśmę trafia Daniel Kisielewicz, 9-8 w tej chwili. A więc bardzo, bardzo równy mecz. Znakomity przebieg dla kibiców tego finałowego spotkania dubla mężczyzn. 1-1 w setach i 9-9 podaje Daniel Kisielewicz. Ach, dobry pomysł na atak Pawła, natomiast piłka zatrzymuje się ponad stołem i nie trafia tego swojego ataku Paweł Kozioł. Wygrywają trzeciego seta Bańkosz i Sankowski. 2-1 dla nich finałowy mecz.
Michał Bańkowski, Marcin Sankowski wygrywają partię numer 3 i prowadzą w finale z Danielem Kisielewiczem i Pawłem Kozielą 2-1. A przed nami czwarty set finałowego pojedynku mistrzostw Polski. Gra deblowa mężczyzn. Paweł Kozieł przy stanie 1-2 podaje. No tak, za długo. Od razu wykorzystuje tą sytuację Marcin Sankowski, a to atakuje bezpośrednio z serwisu swojego rywala. Jeden do jednego. No, znakomicie się wybronił Paweł Kozieł. Bardzo silny atak Michała Bańkosza, aczkolwiek grany dość czytelnie. Paweł Kozieł spodziewał się, w które miejsce na stole zaatakuje jego rywal. 2-2. Widzimy, że zawodnicy sugerują, że w ich odczuciu, a że słyszą, że piłka jest pęknięta, tak, że ona już ma w swoim odbiciu taki pogłos, który sugeruje, że jednak gdzieś tam jest jakaś rysa. Najpierw jedna para, później druga szukała tego miejsca. Sędziowie zdecydowali o wymianie piłki. Mamy kolejną piłkę. No i chyba na razie szczęśliwą, jak widać, dla pary Bańkosz-Sankowski. 3-3. Podaje Michał Bańkosz dość nietypowy sposób, powiedziałbym, jak na deble, to znaczy z wysokiego wyrzutu. Takie sytuacje rzadko się zdarzają, aczkolwiek widzimy, że jest to dla Michała najwygodniejsze i bardzo skuteczne. No, przepiękna akcja w tej chwili, dająca piąty punkt Sankowskiemu i Bańkoszowi. Trener ekipy, łączonej ekipy z Zamościa i Lublina, prosi o czas. Myślę, że to właściwy moment tutaj, jeśli myślą o odwróceniu losów tego spotkania. To chyba wtedy trzeba myśleć w tej chwili, bo chwilę później to zbyt dobrze będą się, że tak powiem, czuli i Bańkosz, i Sankowski. Tak, trenerzy przekazują jeszcze najskuteczniejsze uwagi. Zobaczymy, czy zawodnicy będą w stanie wykonać te warianty też techniczno-taktyczne, które podpowiadają im Piotr Napiórkowski, trener
Pawła Kozioła i Daniela Kisielewicza. Przystanie 3 do 5, 1 do 2 w setach podaje Paweł Kozioł. No tak, dobre rozwiązanie wybiera Daniel Kisielewicz, ale oczekuje tego Michał Bańkosz i odpowiada doskonałym atakiem backendowym. Piękna wymiana i kończąca się zwycięstwem Pawła Kozioła i Daniela Kisielewicza. To powoduje, że mamy bardziej napięty przebieg finałowego meczu dubla. I coraz bliżej. Pięć do sześciu. Kolejna długa akcja, czy tym razem? Nie, i tym razem nie radzi sobie Marcin Sankowski. I mamy wyrównanie. Sześć do sześciu. Widzimy, że sporo emocji w tych ostatnich akcjach. Pojawiło się też piękne wymiany. Naprawdę taki dobry poziom finałowego spotkania. Trochę szczęśliwie, ale też przy dobrej grze Sankowski i Bańkosz zdobywają siódmy punkt. No tak, jeśli odbiera się tak nieprecyzyjnie jak w tej chwili Michał Bańkosz, to trudno o to, aby przebieg akcji był dłuższy i wybronić się w takiej sytuacji. 7 do 7. I 8-8 punkt w tej chwili Kozioł i Kisielewicz. No i widzimy, że mentalnie też utrzymują się w walce o tytuł. No, wydawało się, że nieprecyzyjnie Paweł Kozioł, ale sporo za końcową linię Marcin Sankowski. No, piękna akcja. Różne rozwiązania techniczne i taktyczne były wykorzystywane przez zawodników. Powoduje to tyle, że 9 do 8 dalej prowadzi Paweł Kozioł i Daniel Kisielewicz. I wyrównanie w tej chwili bardzo agresywnie. Próbuje atakować z krótkiej piłki Daniel Kisielewicz. Do tej pory czynił to często, aczkolwiek dość sporo lżej. Tak? Te jego uderzenia były precyzyjne, ale czasem nieskuteczne. Tutaj podjął ryzyko, starał się zaatakować bardzo sporo mocniej. Jednak piłka pograna poza końcową linię stołu. Tak, gra przy siatce, bardzo precyzyjnie i jedna i druga strona, i to Daniel Kisielewicz nie trafia piłki, próbując zagrać atak. Piłka meczowa, pierwsza piłka meczowa dla pary Sankowski-Bańkosz. No, ze sporym szczęściem w tej chwili moim zdaniem Sankowski i Bańkosz zostają mistrzami Polski w grze deblowej.
I chyba w tej ostatniej akcji trochę pomógł im Daniel Kisielewicz, aczkolwiek w przebiegu całego turnieju myślę, że bardzo zasłużenie. Przypomnijmy, że to właśnie ta para pokonała w półfinale Dyjasa i Kulpę. Rozgrywanych w Ostródzie 26 młodzieżowych mistrzostw polskich. Znamy już trzecią parę, która wyjedzie z Ostródy ze złotymi medalami, a już za kilka chwil, za około 7 minut rozpoczniemy mecz o złoto.